Co ty tutaj? Jak widzę, wszędzie cię pełno. Też się cieszę, że cię widzę. Spokojnie. Nie spodziewałem się po prostu, że zawędrujesz aż tutaj. Co tam? Planowałem złożyć wizytę Robarowi. Ale ten tchórz ukrywa się za barierą. Wiesz, że mam z nim do załatwienia jedną sprawę. Chodzi ci o to całe uwięzienie za barierą? Dokładnie. Jeszcze tego pożałuję. Nikt nie wtrąca mnie bezkarnie do więzienia. Nawet król. W Korinis nie było jednego dnia, żebym nie marzył o spotkaniu oko w oko z Robarem. Co zamierzasz zrobić? Musimy się jakoś dostać do Pałacu Królewskiego. My? Potrzebuję twojej pomocy. Zapomniałeś już, kto wysłał cię do kolonii? Czas wymierzyć sprawiedliwość. Król jest potężny, ale razem damy mu radę. Co zrobisz, kiedy już zabijesz króla? Tym będę się martwić później. I tak już przegraliśmy wojnę. Nikt nie wie, co będzie dalej. Jak mogę ci pomóc? Musimy się dostać do Królewskiego Pałacu. Można się tam przenieść za pomocą kamieni teleportacyjnych. Dawno temu taki kamień znajdował się w każdym zamku paladynów. Na wypadek nagłych zagrożeń. Potrzebuję tych kamieni. Thank you.
Nainosa, witam cię, wędrowcze. Jesteś naszym pierwszym gościem od... kiedy pojawił się tu ten nowy mag. Dobrze zobaczyć nową twarz. Co tu robisz? Wypatruję wybrańca. Mistrz Altus powiedział, że nadejdzie. On nas ocali. Powodzenia. Co to za nowy mag? Milten, jest tu od niedawna. Zapewne jednak nawet go nie zobaczysz. Ciągle siedzi w jaskini oświecenia. Jest tu Milten? Znasz go? Jest trochę dziwny. Wciąż taki młody, lecz... Lecz co? Wydaje się być taki dorosły. Tak jakby wiele doświadczył. Jaskinia oświecenia? Sanktuarium klasztorne. Inos objawiał się tam ludziom. W ramach podziękowań wznieśli ten klasztor i potężny chram w jaskini. Co Milten robi w jaskini? Prowadzi badania. Zabrał tam ze sobą stosy książek z biblioteki. Od kiedy się tam zaszył, nawet go nie widziałem. A, no i miał ze sobą puchar. Nie mam pojęcia, o co w tym wszystkim chodzi. Co jest w klasztorze? Obecnie jest nas niewielu. Większość zginęła podczas wojny. Czemu ja tak mielę językiem? Powinieneś iść pomówić z mistrzem Altusem. Ucieszy się, mogąc poznać wieści ze świata zewnętrznego. Nauczysz mnie posługiwać się magią? Nie. Jedynie mistrz Altus i mistrz Dargot są dość potężni, aby używać magii. Ja utraciłem swe zdolności magiczne po klęsce magii run. Potrafię używać jedynie zaklęć ze zwojów, a i to męczy mnie znacznie bardziej niż poprzednio. Próbowałeś używać mikstur many? Nie. Występują tu bardzo rzadko. Masz jakieś? Tak. Możesz dać mi 5? Wtedy znowu mógłbym posługiwać się magią. Co dostanę w zamian za mikstury many? Jestem tylko prostym sługą Inosa. Cóż mogę ci dać? Co z zaklęciami na zwojach? Zgoda. Mam zwój rewitalizacji. Jest bardzo cenny, ale i tak nie mogę z niego korzystać. Nie mam dość siły. Oto twoje mikstury. Doskonale. Proszę, twój zwój z zaklęciem. Jeśli potrzeba ci czegoś jeszcze, wpadnij i zobacz, co mam do zaoferowania. O co chodzi? O, mamy towarzystwo! Czy ty? Nie, to niemożliwe. Chociaż te włosy, ten nos, to naprawdę ty. Chwała Inosowi, wreszcie przybyłeś. Muszę przeprosić, inaczej sobie ciebie wyobrażałem. W porządku. A kogo się spodziewałeś? Kogoś, kto ocali nas wszystkich. Zbawco, poprowadzisz ludzkość z powrotem do światła. Zobaczymy. Milten wspominał, że nie będziesz zachwycony, ale zapewniam, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ci pomóc. Co za ulga. Opowiedział mi o twojej walce ze śniącym i o tym, jak udało ci się pokonać smoka ożywieńca. Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś miał lepsze kwalifikacje do ratowania ludzkości. Nawet ty kiedyś się o tym przekonasz. Gdzie jest Milten? Przebywa w sanktuarium. Przy frontowym dziedzińcu klasztoru znajdują się schody wiodące w głąb góry. Wystarczy, że nimi podążysz. Zaprowadzą cię prosto do Miltena. Poszukuję pradawnej wiedzy. Ten klasztor to prawdziwa skarbnica pradawnej wiedzy. Nasza biblioteka zawiera niewyobrażalne skarby. Dargow, nasz bibliotekarz, chętnie ci pomoże. Chcę się pomodlić do Inosa. Kaplica jest dla ciebie zawsze otwarta. Możesz mnie czegoś nauczyć?
Wciąż jestem mistrzem prawdziwej magii. Jeśli chcesz, spróbuję ci ją pokazać. Co więcej, jestem też całkiem niezłym alchemikiem. Jeśli potrzebujesz magii, porozmawiaj z Dargothem. Na pewno nauczy cię kilku zaklęć. Przyniosłem ci kilka ognistych pucharów. A, Milton będzie bardzo zadowolony. Zanieś je prosto do niego. Inos niech będzie z tobą. Czego szukasz w bibliotece? Szukam magii i starożytnej wiedzy. Więc przyszedłeś we właściwe miejsce. Spędziłem wiele czasu w tych katakumbach, studiując wiedzę naszych przodków. Może mogę ci jakoś pomóc? Chcę się tylko rozejrzeć. Górne komnaty są do twojej dyspozycji, ale proszę, nie wynoś niczego. W niższych komnatach znajdują się najstarsze pisma w bibliotece. Może tam przebywać tylko wykwalifikowany personel. Nie możemy ryzykować bezpieczeństwa naszych zbiorów. Wróć do mnie, kiedy już będziesz wiedział, czego szukasz. Inos z tobą, bracie. Co tu robisz? Modlę się za siebie i za mych braci. Wielu paladynów odwróciło się od Inosa i odrzuciło swą wiarę. Ale nie ty? Nie. Dla mnie to jedynie sprawdzian. Sprawdzian wiary i determinacji. Zdam go z pomocą Inosa. Nauczysz mnie czegoś? Jestem doskonałym wojownikiem. Inos z tobą, bracie. Czym się tu zajmujesz? Badaniami. Przed tym incydentem z runami byłem mistrzem magii przemiany. A teraz? Dziś jestem tylko zwykłym wieśniakiem. Ale krążą opowieści, że istnieją inne sposoby, aby się przemienić. Jakie opowieści? Słyszałem o ludziach, którzy potrafili się przemieniać, mimo że nie byli magami. Gdybym tylko ja potrafił to zrobić, wtedy wszystko byłoby jak dawniej. Czego potrzebujesz? Słyszałeś kiedyś o druidach? Tak. Mają kamień, który daje im moc. Potrzebuję takiego kamienia. Możesz mnie czegoś nauczyć? Tak. Przestudiowałem setki starożytnych ksiąg, aby poznać sekrety magii. Ale wszystko na nic. Znam teorię, ale mój duch jest zbyt słaby. Jeśli chcesz, zapoznam cię z tą pradawną wiedzą. A co mi z tego przyjdzie, że ci pomogę? Pożyczyłem pewną starą księgę z biblioteki. Nie za bardzo mam co z nią zrobić. Oddam ci ją. Znajdziesz w niej mnóstwo starożytnej wiedzy. Dostarczę ci taki kamień. To wspaniale. Nie przetrwałbym na zewnątrz nawet godziny bez mojej magii. Ratujesz mi życie. Gdzie mogę znaleźć druida? W klanie Wilka jest pewien myśliwy imieniem Bogir. Jestem pewien, że to druid. Oto kamień. Tak, nareszcie. Jakże czekałem na tę chwilę. Teraz wszystko będzie dobrze. Proszę, znalazłem tę starą księgę w bibliotece. Mam nadzieję, że ci się przyda. Witaj, bracie. Czasy są trudne, szczególnie tu, na północy. Nie jesteś stąd, prawda? Nie, pochodzę z Myrtany, z Geldern. Uciekłem, kiedy przybyli orkowie. Znalazłem tu nowy dom. Geldern zostało wyzwolone. Miło to słyszeć, ale nie wracam. Moje laboratorium zostało już pewnie doszczętnie splądrowane, a poza tym jestem tu potrzebny. Ale dziękuję, że dałeś mi znać. Możesz mi coś sprzedać?
Obawiam się, że wybór mam niewielki. W Nordmarze trudno znaleźć odpowiednie składniki mikstur. Ale chętnie sprzedam ci to, co mam. Możesz mnie czegoś nauczyć? Chętnie, ale niestety zapasów ledwie wystarcza mi na moje własne potrzeby. Nie zostaje mi nic dla czeladnika. Co mam zdobyć, żebyś zechciał mnie uczyć? Może jakieś zioła many? Przydałyby nam się w klasztorze. Ile tego potrzebujesz? 50 sztuk powinno wystarczyć. Zapłacę ci za nie. Znajdę dla ciebie zioła. Och, wspaniale. Muszę przyznać, że nie czuję się najlepiej w dzikich ostępach. Cieszę się, że w ogóle tu dotarłem. Oto twoje zioła. Dobrze. Dotrzymam obietnicy. Oto twoje złoto. I oczywiście udzielę ci lekcji.